Gimtaszynko! Ciel! Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, Skorpio. I to jest już kolejny odcinek z Grand Theft Auto 4. I takie dwa infa. Pierwsze takie info, że nie wiem, jakaś część osób mówiła, że się po prostu skompromitowałem w odcinku z negatywa. No i dobrze, trochę prawdy jest. A po drugie, no epicko było według mnie na BF-ie 3 zagrać z negatywem. A trzecia sprawa to chciałbym niektórych przeprosić, a nawet większość, za moje takie dość niecodzienne zachowanie. Za co jak i negatywa, jak i innych bardzo przepraszam i myślę, że się więcej to u mnie nie powtórzy, ale po prostu wiecie, te emocje i w ogóle wszystko. Po prostu to mnie tak pochłonęło, że potem wpadłem w jakieś niekontrolowane, nie wiem, zachowania, które zwykle się nie wydarzyły w moim nagrywaniu. Bo zawsze nagrywam normalnie, nie robię z siebie debila, za przeproszeniem. Ale dobra, było, minęło, zobaczymy, co z tego będzie. Okej, no to jedziemy z koksem, jeżeli chodzi o misję. W ogóle muszę do kogoś chyba zadzwonić, bo... Lol, na co wybijałeś szybę, Niko? Czyś ty normalny jest? W ogóle nie mam misji. Tak jakoś tak pusto. A zaraz w ogóle zajrzę na misję. Na mapę, przepraszam. No jestem sobie tutaj, no mam te myjnie samochodowe i tak dalej, ale nie mam żadnych misji, muszę do kogoś zadzwonić. A może do Brosiego zadzwonię. Dobry pomysł. O. Stoper, znowu. Dobra, czyli on nic. Dimitri. Kurde, no muszę mieć jakieś misje. O, proszę. I już mamy misję. Jak na zawołanie. Dobra. No i gdzie jest Dimitri? Gdzie jest misja Dimitriego? What? O kurde. O, Little Jacob dzwoni, dobrze. O kurde. Pięknie. Yeah. A co, uważasz, że ten Dimitri też to jakiś, nie wiem, zdrajca? Spotkaj się z Little Jacobem w East Hook, okej. I jedziemy naszą piękną furką. Mamy chyba niedaleko do niego, a jak nie, to kawałek drogi się przejedziemy. Ale przynajmniej teraz możecie mnie oglądać spokojnego, bez takich idiotycznych zachowań. Nie wiem, nie potrafię teraz tego wyjaśnić. Nie byłem sobą po prostu. A tak jak zawsze nagrywam, to jestem sobą po prostu. Nie wydaję z siebie dziwnych dźwięków, udawanych śmiechów tak zwanych. No bo tak, wydawałem z siebie takie sztuczne dźwięki, które po prostu nie miały sensu. Dla mnie na przykład to mogło być zabawne, ale to już do czasu. Dla mnie już to dzisiaj nie jest takie śmieszne. Dlatego, no, po części się troszeczkę zbłaźniłem. Ale dla mnie to jest nieistotne, dalej będę nagrywał, nie przestanę. Nawet jeżeli miałbym mieć pod filmem, nie wiem, 100 łapek, przykładowo podaję, to i tak będę nagrywał. Bo to tylko świadczy o waszym po prostu zainteresowaniu w mój kanał. Czyli no żadnym, nie no. Ktoś się tam interesuje z pewnością. No, ale jest też taka grupa złośliwców, którzy po prostu na złość hejtują, a po prostu mają powody. Dobra, Little Jacob, tedem, jestem. O nie, ja to pamiętam! Ja to pamiętam! Omg, czyli trzeba będzie kolejnego zmasakrować Dimitriego. Cholera. Hey, Nico. Glad you can make it. Yeah. You got the money?
Jasne, jeszcze czego? Co? To jest pułapka. Niko, to jest pułapka. Of mordę. Mr. Bulgari. Where is our money? No zdejmij go. I didn't rob you. We were busted a mile off the coast. I had to swim for my life. I don't know what happened. I nearly drowned. My heart was bleeding. I did my best. I didn't fuck up. Dobrze, pięknie. Tylny kopniak. Jajca. A teraz trzeba się pozbyć ludzi Bulgarna. Bulgarina, przepraszam. Pomyłka mała. Mam trochę ammo do Uzika. Nie wiem, czy to ja to wykorzystam. Kurde, będzie ostro. Pięknie. Zdjęty. O kurde. Uwaga, uwaga. Trzeba tutaj strategicznie działać. Pięknie, kolejny zlikwidowany. Zapraszam panów. Nie bójcie się. Czemu wy się boicie? Dobrze, headshot. No, następny. Kurde, strasznie się ukrywasz. A tam jest Little Jacob. On mi tu pomaga. O. Zdjęto go. Nie, żyje. O, dobrze, dostał. Dobra. O, kamizelka. Super. Kurde, przeładowywuj to. Dobra. Idziemy sobie kucakiem, tylko może trochę szybciej. O cholera, o cholera. Dobra. Dobra. Spokojnie. O, pięknie, dobra. To był dobry strzał. To jest koleś. Dobra, to Jacob. Kurde, muszę przeładować. Szybciej! Ja wale. Jaka tu wojna się dzieje. Pięknie. Zdjęty. Cicho wszystko. Aż tak. Muszę uważać, żebym nie zdjął Jacoba. Bo bym go zdjął. Zaraz, chwilunia. A może wezmę pistola? O. Pięknie. Wybornie. Lol, chodzę po ich cielskach i nic z tego sobie nie robię. Kurde, ale moja bym wolał Uzi. Kurde, dalibyście mi trochę ammo do Uzi, bo ja go bardzo potrzebuję. Ale będę musiał z pistola nawalać. To jest pewne. On pewnie tam na górze siedzi sobie. Jak cichutko. O kurde, nie straszcie mnie, ludzie.
Na litość boską, nie straszcie mnie. Idę sobie teraz na kucaku. Kurde. Fuck yeah. Shit, uciekają, uciekają. Nie wierzę. Dobra, idę sobie na górę. Się tak ukryć. Przeładuj to. Kurde, co tak nawalają? Kurde, ogarnąć tam proszę. Fakt, przecież to jest Jacob. Co ja porabiam? Do diabła. O, tam nawalają. Pięknie, zdjęty. Gdzie? O kurde. Na górze. Chyba, no na górze jeszcze jeden. O, pięknie. Skąd mnie skurczybyk nawalał? Mamy odpowiedź jasną. Skąd? Dobra, teraz trzeba uciekać. Albo tam na nich. Po prostu. Ja bym tą policję zdjął. Nie wiem, czy nie zaryzykuję przypadkiem. Spokojnie. Na chillaucie. Ile już czasu? O kurde! 10 minut. Niech cię. Misja długa. Dobra. Pistola bierzemy. O kurde, ale zlagowało. No panie, panie. A i widać, że to się teraz może się... Cholera, uciekam, uciekam. Bo to nie jest ładnie, tak? Kurde. Zniknijcie mi z oczu. O to tylko proszę. Ja pieprzę. Nie, nie. Little Jacob nie żyje. Dobra, ja robię cięcie na chwilę. Okej. Już jestem. Ogarnąłem sprawę. Kupiłem sobie trochę amunicji, czyli trochę strzelby, pistola. No i oczywiście Uzika. Oraz miałem Mołotowa, którego wykorzystałem. Wow. Ale teraz akcja się dzieje. Kurczę, spieprzamy, 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 spieprzamy. Szybciej. Z pewnością jest głośno i mnie samą słychać. Albo nie wiem jak jest u was. Ale tak czy inaczej muszę spieprzać! O, sorry. Najmocniej przepraszam. Za to, że cię tak potraktowałem. Cywilu. Yes! Spieprzyliśmy im! I to ostro. Chyba. Cholera, cholera! Dobrze! Pięknie! I spieprzyli. Dobra. Teraz sobie zabieramy go do kawiarni. To jest jego kawiarnia? On ma własną kawiarnię? Kurde, najpierw Vlad, potem Mikhail, teraz Dimitri, ja pieprzę. Ale się patologia szerzy. W tym Liberty City. Okropieństwo totalne. Mm.
more than exposing Batua, you see it? I will bring Dimitri down myself. I promise you this. Dobra, Dimitri. Aha, to on spieprzył z tym drugim. Kurde. Myślałem, że go zabiję od razu. Szkoda. A i tak go kiedyś dorwiemy, spokojnie. Świnia, szuja, kurde, jeszcze bym wyzywał, ale nie chcę. Sprzedałem się normalnie u tego Dimitriego. I jak mogłem. Ależ ja jestem debil. O Boże, 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 Boże. Tyle hajsu od niego dostawałem. I za co? Za co, kurde? O, aż aż się znowu po prostu rozgadałem i zgubiłem trasę. Tam mamy tą kawiarnię. W ogóle stoper, jeżeli można. Tak już nagrywałem, nie wiem, z 10 i 12 minut, nie wiem. Teraz trochę te 3 minuty, czy tak 15 minut. Nie ma za co, yo, ziom. Dobra, trzymaj się, Jacob, nara, nara. Okej, okay, poszedł sobie. Zapisujemy. Kurde, możesz zadzwonić do Romana, by poinformować go o sytuacji. Dobra, dzwonimy do Romana. Roman, Roman. Ciul. I dzwonimy. I mówimy o sytuacji. Serio? Kurde. No to jest chyba nie najlepsza sytuacja. Shit. Dobra, do Romana. I koniec gadania. Dobra, pojedziemy sobie taką moją trasą. Nie muszę się wysługiwać GPS-em. Aczkolwiek jest naprawdę przydatny. Dlatego jest potrzebny jednak. Jedziemy, jedziemy. Dobra. Mnie już przeszło po tej jakby takiej... Bo wiecie, trochę byłem taki zdezorientowany po tym nagraniu z negatywem i po prostu nie wiem, nie czułem się dobrze po prostu. Trochę mnie też głowa bolała z tego wszystkiego, ale już doszedłem do siebie, nagrywać cały czas mogę po swojemu, w swoim charakterze i koniec. Po prostu tyle, co chciałem powiedzieć. Już nie wracam do tego tematu. Ale cały czas będzie Battlefield. Jeżeli coś jeszcze negatyw będzie chciał z nami nagrać, to oczywiście, pewnie, że będzie. I skręcamy. Jesteśmy. Trochę dziwne miejsce. Według mnie. Dlatego też się dziwię troszeczkę. Ale okej, będzie, myślę. No, gdzie ten Dekl jest? O kurde. What are you doing in there? I got scared. People started calling the house and hanging up. You are not sure. What happened? We've got a big problem. Dimitri was not a man of his word. So we're dead. More or less. Everything was fine before you. Tak, póki ja. Thank you. Thanks a lot. It's Vinny. What? Jaki? What? Jaki problem? Yes, guy in Europe who lives by the Adriatic. Yeah, he's here now. Kurde. Ciężka sprawa będzie do rozgryzienia. Don't be like that. We can find a way out of this. Bunch of idiot rush. I was healed. Every one of them. No, that's exactly what you want. We don't have time for revenge. We can't afford it. What can we afford? We can lay low and start off. Sam, myślę, że takie łatwe. Trzech ludzi zabić, czterech. Przepraszam, bo nie liczyłem tego mniej fabularnego, ale tak, czterech zabiłem. Jedziemy stąd. Pięknie. Do mieszkania Romana, czyli zawracam. A to on, Roman ma jeszcze mieszkanie? Aha, to mieszkanie, ten syf, Melina, to nie było jego? Listen,
any of your cousins have a place we could use out in Bohem? Kurde. Spieprzamy. I to jak najprędzej. Beautiful and kind. I love you. We'll stay there. Maybe things are not so bad. This I did not expect. I was thinking about heading out of the cab business. Last night I had a dream. Jaki sen? O kurde, boję się. Jakie on ma sny. Dobra, jedziemy pan. Kurde. Ciekawe jak się nazywa. A tu jest Mallory, to. Co? Żoną, kurde. Weź się, nie wykupiaj, stary. To już tutaj? Nie! Bo nie mieszkanie! Poszło. Kurde! Nie! Moja Melina, rezydencja. Wszystko poszło. Fe. Dobra, nieważne. Szkoda. Naprawdę szkoda, że ta Melina poszła. O kurde, ale teraz się czuję. O mamo. I'm sorry, Roman. I'm really sorry, but we have to go. We'll meet Mallory and Bohem. Ja pierdol. Wszystko poszło w pizdu. Mówiąc w skrócie. Dobra, jedziemy do Bohanu. Kurde. Zamknij się, bo zaraz ci łeb odstrzelę. A komputer mnie nie obchodzi. O kurde. Stary, jak patrzę na te napisy, to się ciągle dekoncentruję. Dlatego wali mnie to. Dobra. Cały czas patrzę na te napisy, nie mogę się po prostu skupić. Dlatego. No, dokładnie ci powiedział. Zamknij się i jedź. Kurde, ale Roman się teraz w takiej sytuacji wydarzył, że normalnie ciężko mu teraz współczuć, nawet gorzej, trzeba mu współczuć. Stracił mieszkanie, stracił interes, wszystko poszło z dymem. To pewnie sprawka tego zastranego Dimitriego, tego Bulgariaka. No to kurde, dawaj jej pierścionek i cału. Dobra, płacimy hajs za przejazd i jedziemy dalej. Kurde, stary Roman, serio, będziesz płakał z tego powodu. Jesteś chłop? Jesteś chłop czy baba? No właśnie. Dlatego jedziemy do niej. Dobra, jedziemy na Bohan. I mi tu już nie marudź. Ło! Pięknie. Jesteśmy. Czemu ja zrobiłem drifta? Jeszcze nie zakręcamy. Spokojnie, za chwileczkę. Za sekundkę. O! Proszę, nie tknąłem nawet taksóweczki. A, ja tutaj ostatnio wysadzałem budynek. Tak, za pomocą ciężarówki, która posiadała. No i tu jest nasze nowe mieszkanko. Uff, dzięki Bogu.
Dzięki Bogu, że mamy jakieś schronienie w bezpieczniejszym miejscu. No i to jest, kurde, mieszkanie, Roman. Pięknie. Już mi się podoba. Takie mieszkanie chciałem mieć, a nie. Super. Czemu by nie? Piesaczku. No i dobre mu powiedziała. Dobrze. Nie, nie myłeś się. Nawet od miesiąca się nie myłeś. No i podajcie sobie po łapie. I już. Chyba proste. A piątki mu nawet nie dał. Szkoda. Biedaczysko z tego Romana. O, jakieś osiągnięcie dostałem. Ej, dobra. Wiecie co? Ja bym już zakończył ten odcinek. Tak szczerze mówiąc. Dlatego ja tu już się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować. I ja już się tu już z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I wybaczcie za ten filmik z negatywem, za moje takie dość nieodpowiednie zachowanie. Ale to się już więcej nie powtórzy, dlatego trzymajcie się i na razie, do następnych materiałów.